Cześć myszki maluszki. Dzisiaj czwartek, a to znaczy mamy spotkanie z ciocią Maszą. Mam nadzieję, że przez cały tydzień powtarzaliście z rodzicami wierszyk o smoku. Dzisiaj przygotowałam dla Was coś innego, coś ciekawszego. Obejrzymy dzisiaj z Wami bajkę. Ale to nie będzie taka zwykła bajka. Nie po prostu Wam przeczytam, a nawet pokażę. Przyskacze do Was dzisiaj mała żabka. Oprócz tego przyjdzie do nas mały piesek mruczek i jeszcze wiele innych zwierząt i nie tylko. No to co? Jesteście gotowi? Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać na co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie: ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał mruczek i ciągnie babcię. Mruczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Woła mruczek kurkę z podwórka. Wnet przyleciała usłużna kurka. Kurka za mruczka, mruczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżynką wąską. Krzyknęła kurka: chodź no tu gąsko. Gąska za kurkę, kurka za mruczka, mruczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Skakała drogą zielona żabka. Żabka za gąskę, gąska za kurkę, kurka za mruczka, mruczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę kawka za żabkę, bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle rzepkę trrach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na mruczka, mruczek na kurkę, kurka na gąskę, gąska na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę. No więc tak, oglądaliśmy bajkę. Rzepka była u nas. Rzepka, którą posadził dziadek. Dziaduś, gdzie jesteś? Był dziadek. Poznaliśmy dzisiaj także babcię. Też kto był? Piesek mruczek. Później przyszła mu na pomoc kurka. Dalej przyszła gąska szara. Do gąski przyskakała żabka. I pod koniec była kawka. Taki malutki ptaszek. Więc na tym na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Również można przeczytać tą bajeczkę, albo może już czytaliście z rodzicami dzisiaj na powtórkę.
No i życzę wszystkim wesołych świąt, dobrego odpoczynku i do zobaczenia, mam nadzieję, że za tydzień.